Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie moi drodzy widzowie Mistrzostwa Polski Mistrzostwa Polski Kobiet, partia pomiędzy Klaudią Kulon a Alicją Śliwicką była to jedna z fajniejszych partii takich powiedzmy widowiskowych z pierwszej rundy z Mistrzostw Polski, moi drodzy, Klaudia Kulon reprezentuje niezwykle agresywny styl gry w szachy co się kibicom bardzo, bardzo podoba, mi również bardzo pięknie gra w te szachy, a z kolei Alicja Śliwicka Również prezentuje bardzo wysoki poziom, panie mają bardzo zbliżony ranking do siebie, różni ich tylko jeden punkt rankingowych. E, miałem okazję grać z jedną i z drugą panią e, z różnymi skutkami, muszę powiedzieć. E, no i... E, a aczkolwiek z Klaudią e, na żywo nie grałem partii klasycznej, lecz w blica i partie szybkie bodajże wlica blica raczej. No to porażki jeszcze nie mam, ale mamy chyba same remisy, e, gdyż Klaudia... Jest uważana chyba za najlepszą szachistkę, jeżeli chodzi o mm, grę błyskawiczną. Najlepszą szachistkę. Szachistkę w Polsce, oczywiście, wielkie tytuły tutaj zawodniczki zdobywały. Nadal myślę, że jeszcze dużo przed nimi. Przejdźmy do analizy tejże ciekawej arcypartii. Arcy ciekawej D4, D5. Tak tu się partia rozpoczęła, i w tym momencie Klaudia już zaskoczyła pewnie kibiców. W drugim posunięciu zagrała goniec G5. Oczywiście, nie jest to jakieś posunięcie nowe w szachach, lecz już wybór debiutu pokazuje, że tutaj będzie grana partia taka powiedzmy niekonwencjonalna, taka inna, taka powiedzmy nieostukana debiutowo goniec g5. No jest takim posunięciem, które powoduje, że nie można zagrać pionkiem oczywiście, ale po na przykład skoczku f6 czasami zbijamy i psujemy strukturę pionków czarnym, na no, to pewnie też tutaj białe liczą w poniekąd z kolei Alicja Śliwicka jest zawodniczką, która preferuje również obronę królewską indyjską, więc nie dziwi mnie to, że poszło G6, co jest trochę oczywiście normalnym. Tutaj struktura domkowa, że tak się wyrażę, może zaistnieć. I teraz Klaudia, moi drodzy, zagrywa posunięcie ani nie C4, ani nie skoczek F3, co się tak narzuca powiedzmy, tylko skoczek C3. Po ruchu d4 i sta stawając tutaj skoczkiem na c3 przed pionkiem, no to takie powiedzmy trochę, właśnie e, granie inne niż zwykle, co się naprawdę może podobać. Bo zobaczcie, po goniec g7, Klaudia, według mnie, zagrywa tutaj naprawdę psychologicznie dobrze te partie, w swoim stylu. E, jest to ruch, moi drodzy. Hetman na D2. Od razu w czwartym posunięciu do akcji idzie Hetman. Ale zobaczcie, jak to fajnie naturalnie wyszło. Pionek, goniec, skoczek, Hetman. I plan długa Roszada. Niezwykle groźnie, niech tylko czarne tu zrobią krótką roszadę, to te piony pójdą na skrzydle na pewno. E, jasne, że tutaj goniec z Hetmanem dobrze mogą współpracować po diagonali, na, na H6 się czasem ten goniec może ustawić, fajnie atakować, lecz to pewnie nie jest głównym zamiarem w tym wypadku. Z kolei Alicja Śliwicka odpowiada, moi drodzy, posunięciem e, niezwykle również agresywnym, mianowicie c no panie tutaj e, naprawdę popisują się kreatywnością, e, trzeba przyznać. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba, bo jedna i druga pani na pewno tej pozycji, znaczy, nie wiem, czy na pewno, ale tak przypuszczam, że tej pozycji w domu na szachownicy nie miały. Mam nadzieję, bo dzięki temu ta kreatywność może być jeszcze większa i logika w rozgrywaniu w szachach w szachach w tej partii może być naprawdę fascynująca. W tym momencie Klaudia wybiła. No bo jak daje opiona, to dlaczego mamy go nie wziąć? Tutaj nastąpiło d4 i moi drodzy, oczywiście trzeba pamiętać, że taka długa roszada istnieje w tym wypadku, ale hetman a5 chyba by wchodził. W każdym razie tutaj Klaudia od razu zagrała skoczkiem na b5 i zauważmy, że jest nacisk na pionka i bardzo ciekawa opcja, mianowicie skoczek D6 grozi z deroszowaniem króla, król F8 nie można zbić oczywiście, bo tu Hetman podwisa więc już jest konkretna groźba niekoniecznie tutaj na pionka patrzymy, skoczek zagrał na F6 no właśnie teraz ruch, który wykonała Klaudia niekoniecznie mi się podoba zaraz wyjaśnię o co chodzi przede wszystkim tutaj białe Mogły myślę spokojnie zagrać ruch F3, żeby nie wpuścić tego skoczka, zachowując przy tym czarnopolaka. No właśnie, Klaudia tutaj od razu wybiła na F6, miała inne plany. Myślę, że też nie najgorsza, aczkolwiek ta pozycja jest równa ze wskazaniem. Znaczy, moim osobistym odczuciem jest to, że tutaj czarne e, raczej są. E, Okej, okay, że tak powiem, bo ten czarnopolowy goniec jednak w tych strukturach z domkiem jest bardzo ważną figurą I według mnie tutaj czarne nie powinny mieć żadnych problemów Ale gra z Klaudią, moi drodzy, to jest jedna wielka burza Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy Tutaj została zrobiona roszada Klaudia przede wszystkim stawia na rozwój figur I teraz e, Alicja, no bardzo się pomyliła, moi drodzy Alicja zagrała E5, wzmacniając pionka. Wielki błąd. Ja już pokażę, jak należałoby próbować się rozwijać dalej figury w miarę aktywnie, nie licząc się ze stratą pionów. Już głównym atutem jest to, że goniec czarnopolowy nie ma swojego oponenta w postaci biało, białego gońca na czarnych polach. Więc tutaj na przykład taki ruch skoczek D7 byłby całkiem w porządku. I po na przykład, no, oczywiście po wybiciu, to tutaj można na pewno y, próbować zbijać pionkę na C5, ale powiedzmy po E3, nieco agresywniejszym ruchu, żeby jednak otworzyć gońca i próby wybicia, można by było odpędzić skoczka i po wybiciu na D4, na przykład skoczek na C5. Piona mniej tutaj miałyby czarne. Lecz powtarzam cały czas, że para po czarnej stronie jest na pewno jakimś sporym atutem, i myślę, że tutaj można było próbować atakować króla, gdyż jest w długiej roszadzie. No cóż, pewnie na to, pewnie Alicja takie rzeczy widziała, ale może jednak strata piona nie bardzo odpowiadała. W tym momencie, właśnie po ruchu E5, no niestety, moi drodzy, dosyć prosty ruch teraz następuje. Skoczek na D6, skoczek wszedł od razu w dziewiątym ruchu do obozu przeciwnika, droszując króla. Oczywiście, roszada król, król F8, no słynne Zagranie oczywiście tutaj, ale już ten ruch powoduje, że tracimy tempo. Znaczy trzeba zagrać, oczywiście tutaj ruszadę zrobić na raty, mówiąc krótko. Król F8 i E3. Słuszna reakcja, otwierać figurę trzeba, otwierać linię trzeba, podważać pionka na D4 należy również. Goniec E6, skoczek F3, Wzmacniamy atak oczywiście i skoczek C6. Powiedzmy tak, no czarne niby tutaj y, zdążyły z wyprowadzeniem figur, lecz pozycja białych jest fantastyczna. Co gra Klaudia, moi drodzy? Klaudia, mianowicie gra koniec B5. Podoba mi się agresja z jej strony, chociaż y, zauważcie, że y, w tym momencie czarne nawet tracą tu pionka, ale tego y, się kompletnie nie boimy, bo to jest wzięcie piona, ale otwarcie linii do ataku dla wieży przede wszystkim w przyszłości, więc. Takie powiedzmy bicia muszą być konkretnie policzone. Tutaj Klaudia oczywiście tego nie robi. Absolutnie liczy się. Pozycja rozwój figur. Agresywna zawodniczka wie o tym doskonale sama woli oddać pionka lub dwa albo siedem, żeby tutaj zwyciężyć szybciej w partii. Goniec zagrał na D5, moi drodzy, i teraz kolejne posunięcie, które mi się niezwykle podoba. Co ciekawe. Silniki szachowe w pierwszej kolejności pokazują, że to jest najlepszy ruch. W ogóle fantastyczne wyczucie szachów, naprawdę wielkie ukłony, mianowicie H4. Cóż za agresja, moi drodzy, ale to jest naturalne posunięcie. Pamiętajmy o tym, że jak jest ruch G6, to często tutaj się gra H4, żeby tego, 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 tego pionka z G6 próbować wybijać i otwierać linię dla wieży. Moi drodzy, Hetman C7 zagrała Alicja i teraz Klaudia E4. Agresja niekoniecznie musi się wiązać z otwarciem pozycji, jak widać, tutaj ładnie blokujemy tego gońca przede wszystkim i po gońcu e6 zauważcie, że goniec no mimo że jest ten czarnopolowy to jednak on nie działa w 100%, więc można powiedzieć, że Wybór y, przy wybiciu na E6 był teoretycznie słuszny, lecz tutaj Alicja niestety popełniła błąd grając E5. No cóż, ale partia toczy się dalej. Skoczek zagrał na G5, skoczek D8, manewry, obrona i tak dalej. I teraz, moi drodzy, kolejne posunięcie, niezwykle rzadkie oczywiście w szachach, w partiach, jest to y, ruch. Skoczek E8. Skoczek dotarł do przemiany. Czy skoczka można zamienić na figurę? No niestety, to jest pytanie przedszkolaków. Często też popełniają błąd. Jeżeli e, wiedzą, że pionek dochodzi do linii, no to zamieniają go no, oczywiście na Hetmana. A jeżeli dochodzą figurą, to również chcą to uczynić. No niestety, nie jest to takie łatwe. Goniec wybił tutaj na G5 i moi drodzy, skoczek zbił na C7. E, ja pragnę tutaj na chwilę się zatrzymać i dziwię się trochę, Klaudii, że. E, Zawodniczka ostra nie chciała spróbować zachować Hetmanów. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tu konkrety może wchodziły i byłaby zadowolona z pozycji, bardziej sobie przeliczyła, lecz po wybiciu na G5. Jest dosyć ostro i ciekawie. Po wybiciu na C5 może się nie podobało to, że tu jest atak bezpośredni i bardzo groźne opcje wchodzą, lecz po takim ruchu H5, zauważcie, robi się bardzo, bardzo niebezpiecznie. Jasne, jeżeli wieża C8, to tu spokojnie wieża D2, a jeżeli zbicie gońca by nastąpiło, to nic prostszego. Skoczek C7, oczywiście. Łatwo się mówi, nic prostszego. Pamiętajmy, że tu odbijemy, lecz jak zginie skoczek, to będziemy mieli e, dwie figury za wieżę po stronie czarnych, co daje przewagę. Lecz król, król ma problemy, brak koordynacji z wieżą to jest na pewno duży plus i powiedzmy po Hetman D7, moi drodzy Hetman E5 by wszedł. Zobaczcie, grozi, bicie wieży, grozi, bicie wieży, król ma kłopoty. Tu otwieramy za chwilę linię, wieża D4. No, Miut Malina w tej pozycji e, mogłaby tutaj zaistnieć. E, Miutmanina zaistnieć, dobra, to nie wyszło dobrze, ale myślę, że pozycja y, widać, że jest fantastyczna. Byłaby, moi drodzy. Po końcu G5 nastąpiły wymianki. Goniec wybił z szachem. Tutaj oczywiście od razu królem, bo jak nie ma hetmanów, to król idzie do centrum. Naturalna sprawa. Bierze C8, wymiana, wymiana i B4. Jasne, bronimy pionka. W tym wypadku białe są z pionem więcej. Więc myślę, że są białe zadowolone, Goniec też dobra figura, no ale grać dalej trzeba, Król e7, Goniec c4, przestawiamy Gońca, może jakieś wybicie, pamiętajmy, ale jest b6. I teraz jak się zachować? Otóż no wybić oczywiście nie możemy, bo tracimy Gońca, sprawa prosta. I tutaj Klaudia popisuje się również takim ciekawym ruchem, znaczy no, popisuje się, no zagrywa bardzo fajne zagranie takie ideowe. Przede wszystkim zdarza się to w obronie królewsko-indyjskiej białymi, na przykład jest to ruch wieża H3. Wieża bardzo sprytnie przez H3 przechodzi na A3 i tam chce atakować pionka. Co się dzieje z tym pionkiem? Otóż nic, po prostu zostaje zbity i tutaj jest B5. I zauważcie, goniec świetnie współpracuje z pionem. Ten pionek jest bardzo słaby, a te pionki, mimo że w centrum są powiedzmy, silne, to one nie idą do przodu, więc nie są silne tak naprawdę. Wieża zagrywa na C7, wieża na A3, pełna dominacja i tutaj po prostu obrona, lecz silniki tutaj pokazują, że jednak czarne, to znaczy nie czarne, pokazują remis tak naprawdę, ale to są silniki, tutaj grają e, e, ludzie e, i poskoczek F8, manewr, manewr oczywiście, wiecie no, dla człowieka ta pozycja białymi jest na pewno przyjemniejsza. Tak po prostu to um, podsumuję. Wieża zagrała na, e, na A6, skoczek D7, wieża B1, wzmocnienie, rzecz jasna. Wieża B8 to są normalne posunięcia. Czarnymi troszeczkę się bronimy, niestety. I król D3 im bliżej król centrum, tym lepiej. Patrzmy, że po tym posunięciu nie boimy się bicia, bo król bije i król na C4. No, stałby fantastycznie, moi drodzy. Tutaj A4 zostało zagrane. No po wybiciu już mówię, że po tym ruchu jest bardzo ciężko dla czarnych. Skoczek zagrał na C8. Moi drodzy, Klaudia zagrywa posunięcie. E Również kreatywne, trzeba przyznać, ale po ruchu A5 spokojnie można byłoby się przedostać tam na B6, ale trzeba było liczyć kon konkrety. Przypuszczam, że pozostawienie takich pionków jest niewygodne dla przeciwnika, dla przeciwniczki w tym wypadku, ale poszło F4 również ostro. O co chodzi? Chodzi o otworzenie kolejnej linii, bo jeżeli tu na przykład byłoby F6, wybicie, wybicie, no to wieża na przykład miałaby opcję na F1 i tam wielkie groźby się dzieją. Poza tym wieża tędy też ma szansę przejść. Moi drodzy, nastąpiło bicie. Wieża F1 i skoczek zagrał na D6. Dobra, atakujemy. no Ten skoczek w centrum coś tam musi robić. Wieża po prostu wybiła. Zobaczcie, H4 też nie pozwoliło na G5, później zagrać. Wieża B6 i wieża po prostu wybiła na B6. Teraz mi się kolejny ruch bardzo podoba i trzeba przyznać, że bardzo dobrze tutaj Klaudia gra w tę końcówkę w tym momencie. Jest to ruch. Przełomowy A6. Koniecznie taki ruch trzeba oddać pionka, żeby ten miał więcej gry i po by wybiciu, bo tak też nastąpiło, bo tam zawsze grozi jakieś takie zapchanie nieprzyjemne albo po prostu wybicie. Ale raczej przepchanie jest bardzo nieprzyjemne, taki wieczny pion, można powiedzieć. Tutaj jest, przepraszam, najmocniej, nie B6. Te B6, oczywiście istnieje w pewnym momencie, ale poszło E5. Zdecydowanie lepiej. Skoczek wybił, król wybił, król d8, wieżówka jest bardzo trudna dla czarnych. Bardzo aktywny król, te pionki nie idą, niby ten wolny, ale wieża go zawsze zdąży obronić i tu beszyć bardzo szybkie jest. Właśnie to nastąpiło i wieża e7, moi drodzy, i król zbił na c5. No właśnie zastanawiamy się, dlaczego król zbił, skoro tutaj wieża może zbić. Tak, w partii nie poszło, ale sprawdźmy. Po wybiciu na e5 jest król c6. Król zmierza tędy i doprowadzić piona będzie bardzo łatwo. Lecz król C8. No nic nie daje, wieża zbija na D4, wieża daje szacha. Tutaj wszystko jest przemyślane, król B5. I zobaczmy, że jak król zagra na B7, to mamy wieżę, zbijamy, król przejdzie na A6 i wygrywamy. Ten pionek jest zbyt daleko do pola przemiany. Pozycja jest totalnie wygrana i dosyć prosta. Poza tym, ten pion jeszcze może wspomóc zawsze tutaj pionka B6. Przypuszczam, że tak by tutaj Klaudia grała. Po biciu na C5 zostało zagrane król C8 i bardzo ładny ruch. E6, kolejne poświęcenie piona, kolejne przełomy można powiedzieć, jasne ta wieżówka jest trudna dla czarnych i białe tutaj naprawdę fajnie to rozgrywają, wieża zbiła i wieża zbiła na F7, odcięcie, asekuracja tutaj również grozi, zostało zagrane A4, wieża wzięła pionka sobie spokojnie, tutaj wieża E2 i moi drodzy, czy bijemy pionka? Nie, 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 nie oddalamy się od pionka B6, król B5, tutaj ten pionek może być nieco osłoną, i próba do dojścia do przemiany. Król zagrał na B8, Król A6 bardzo ładnie i wieża wróciła na E8, gdyż jest to ruch obowiązkowy. Pionek niestety nie został wzięty. I wieża teraz zagrała moi drodzy na B7. Szach: Król A8, wieża D7, kontrola tutaj tego pionka. A3 nastąpiło wybicie zauważcie Klaudia gra dosyć bezpiecznie zostało zagrane król b8 i c4 poszedł do góry a2 i wieża d1 obrona istnieje wieża c8 moi drodzy król b5 to już są dosyć proste posunięcia jeszcze wieża e8 nastąpiło c5 troszeczkę wyżej wieża e5 no wiadomo tutaj panie grają prawie do samego końca król c6 i wieża dała szacha król d7 wieża e2 no i Klaudia idzie C6, po prostu asekuracja. Zdecydowanie wieża na C2. I moi drodzy, G4. Tak naprawdę, co byśmy tutaj białymi, chyba nie grali, to jest dobrze. Aczkolwiek tutaj G4 chyba jest najprostsze. Uwalniamy kolejnego pionka wolnego, i myślę, że partia byłaby już znaczy, jest już dosyć łatwa. Wieża zagrała na C5. Poszło H5. Bicie, bicie. Pewnie jesteście zaskoczeni, że tutaj może być bicie. Niestety, tu jest szybki C7, szybkie C7, szybkie C8. Więc pionek jest nietykalny. Zostało zegrane w ten sposób, i wieża oczywiście zbiła. I można powiedzieć, że. Praktycznie czarne stoją w pacie, lecz y, król tutaj pilnuje C8 i nie ma wieża, jak zagrać, żeby ten pad na, y, zaistniał. Wieża zagrała na D5, król E6, wieża zbiła. Moi drodzy, zadanie dla Was. Białe zaczynają i wygrywają bardzo łatwo. Można sobie zatrzymać materiał, jak zwykle. C7 zagrane zostało. Król B7 i ładny dla oka ruch, mianowicie wieża A8. Zobaczcie, zobaczcie, że nie można zbić, bo dorabiamy Hetmana z matem. Wieża tu jeszcze dała szacha i król po prostu zagrał na F5. Nieuniknione dorobienie Hetmana spowodowało kapitulację czarnych w tym momencie. Muszę przyznać, że bardzo kreatywna gra Klaudi i myślę, że bardzo ładna partia przede wszystkim tych mistrzostw na długo zostanie w pamięci tej zawodniczki pewnie przeciwniczki również. No cóż, ktoś musi wygrać, żeby ktoś ktoś musi przegrać, żeby ktoś musiał wygrać. Życzymy powodzenia. No mistrzostwa Polski się rozkręcają. Wam życzę zdrowia. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego razu. Cześć.